O nie, o nie, o nie, nie wykręcę chyba dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Porsche. O, co tu się wyrabia? Patrz, jeden na jednego jedzie, będzie zderzenie, będzie zderzenie. Bierzemy, co ja tutaj mam? Polaris? O! What? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Moi drodzy, zaczynamy, ale zobaczcie, od razu od wysokiego poziomu tym razem. Nie wiem, czy uda mi się wygrać, ale będziemy kontynuować naszą nową tradycję, czyli za każdym razem jak przegrywam, czytam wasze komentarze z poprzedniego odcinka. Dlatego zachęcam was do zadawania pytań pod tym filmem i do komentowania i dawania łapek w górę, bo to wszystko pomaga. O, czekaj, bo tutaj już jest jakiś gościu, ja mam Ariela. Czy z nim się da tutaj jakoś porozmawiać? Tak, bierze sobie samochód, muszę poczekać chwilę. O, jedzie, jedzie, jedzie. Mango! Ale kurde, trzeci poziom? Co on robi na tym etapie z trzecim poziomem? No chwileczkę. Ale Audi Quattro jest dobre. Nie można go lekceważyć. Mimo, że no do celu jest tutaj przez offroady, a moja furka na offroady chyba niezła jest, co? Także witam was bardzo, bardzo gorąco z pierwszego meczyku. Co się dzisiaj wydarzy? Nie mam pojęcia. Ktoś mi ostatnio pisał, że mam pozdrowić jakiegoś konkretnego imiennika, ale zapomniałem, to było jakieś dziwne imię. Kurczę, wyleciało mi z głowy, dlatego dzisiaj pozdrowimy sobie dziewczynę. Ej, dziewczyn jest na moim kanale bardzo mało. W ogóle kobiet jest jakieś 10%. Odkąd pamiętam, zawsze jest tyle samo, no. Nie przeszkadza mi to, bo ja robię dla chłopaków content. Możesz ty, kurde. Ale mnie tu rzuciło. Ale dzisiaj wyjątkowo pozdrowimy wszystkie Anny. Ciekawe, czy jakaś Anna się znajdzie, nie? I dojeżdżamy sobie do celu. Ulepszamy furkę. Tutaj mamy napęd na tył, więc trochę rzucało, ale jakoś dałem sobie radę. Tutaj Audi S1. Game 3. Kurde, jakiś dziwny nick. Ej, wcześniej pokonałem gościa, który miał nick Cooper. Bez żadnych cyferek, bez niczego, po prostu Cooper. Ciężko taki nick sobie zrobić, no nie? Dobra, o, tutaj widzę, że ktoś już mnie od tyłu zachodzi, zobacz. GTR-kiem, what the hell? Co on tu robił? To by był fajny pojedynek, GTR kontra Cayenne Turbo. Ty, zobacz, ktoś do mnie jedzie, pa, pa, pa. Let's go! Dziewiąty poziom kontra siódmy, o, to będzie dobre! To będzie ciekawe! Tamten gościu ma naprawdę niezłą bombę na przyspieszeniu. Także może być ciężko, ale nie poddaje się. Trzeba unikać kamieni. To jest bardzo ważne. O, żeż ty! Hamuj! Dawaj, Kajenka! Kajenka! Tu jest podjazd, dobrze. Jest! Chyba go tam zgubię. Dawaj, Kajenka! Chyba go tam zgubię! Chyba go tam zgubię! I dziewiąty poziom bym wbił? Nie wiem, ale czekaj, nie będę klakał jeszcze, bo tutaj mamy kamienie do pokonania. Dawaj, 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 dawaj. O nie. Patrz, patrz, patrz! Przejedź to! Jesteś samochodem off-roadowym w końcu! Przejedź! Dawaj na koła! Dobrze! Nie, nieźle! O, przeprzedził mnie gościu! Czekaj, czekaj, ale on się też tam rozwalił? Tutaj mam chyba przejazd jakiś. Nie, czekaj. Po prawo, po prawo, po prawo, dawaj. Dawaj, Kajenka, dawaj! Gościu też tam próbuje się wspiąć, ty! Widzicie na mapce? Dawaj, Kajenka, dawaj, Kajenka! Dawaj! Dawaj! Kurde, ale to był fajny pojedynek, bardzo mi się podobał! Raz wygrałem z siódmym poziomem trajkatem, a miałem Garbusa? O kurde, stary, napisał Michalis nas... Kurde, ale macie dziwne niki niektóre, no. Michalina chyba. Fajnie było powspominać stare, dobre czasy, Michu napisał. Cudowne odcinki, dasz radę w kolejnym meczu, jak odczytasz. Dasz radę w kolejnym... Aha, dobra, no, dam radę, pewnie, że dam. Kurde, gości jak przewiduje. W sumie dobry pomysł, żeby jakby... życzyć mi powodzenia w następnym meczu, bo jest taka tradycja, że czytam wasze komentarze. Nawet bym nie pomyślał, żeby pozdrowić youtubera na następny mecz. Kurde, ktoś musi być bardzo inteligentny, no. O, jestem na wulkanie, ciśniemy. Ty, zobacz, będzie Garbi kontra Garbi? Ty, on nie ma Garbi!
On ma RS6! Ale żem się wrąbał po uszy w niezłą kupę. Czekaj, gdzie jedziemy? O nie! Muszę przez te serpentynki na przełaj przejechać. Ale czekaj, co ta Audica tam robi z tyłu? Co gościu robi? Gościu tam został, dobra, wiecie co, nieważne. Patrzmy do przodu, bo to będzie niezwykłe. Ej, ja chcę tą Audicę. Ona jest zarypiasta. Poleciał. Dobra, ciśnie ta Audica. Ja nie wiem, czy dobrze jadę, bo w tą stronę nie mam takiego doświadczenia, żeby cisnąć. Ale to jest najkrótsza droga przez te wszystkie półki. Gościu jedzie jakoś lewą stroną, okej. O nie, o nie, o nie, nie wykręcę chyba dobrze. Co tu zrobić? O kurcze, nawet jakoś się udało naprostować. Nie ma źle, póki co. Jak Garbi wygnał, będzie naprawdę nieźle. Ale Audica, wiecie, że ona ma boosta niezłego. Dużo lepsze przyspieszenie niż niektóre samochody w wyższych klasach, nie? I w ogóle prędkość maksymalną. No ale tutaj trzeba po prostu szybko spadać. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie spadanie. O! Dobra, 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 jeszcze jest okej. Tu musimy sobie takim fajnym tym zjechać łukiem. O, tu jest już czysto w miarę. Ty, czy ja wygram z tym typem? I mamy. Okej, udało się, nieźle. Ej, biorę tą Audicę, to jest naprawdę dobra fura. Nie zastanawiajcie się, ale fajny nick mają, taki bardzo krótki nickname. Audi, oczywiście, że Audi RS3. Ty, tutaj zaraz kolejny typek jest, ja go od razu jadę, bo mam fajną furę. A gdzie on jedzie? Przecież to strefa jest w drugą stronę, co on robi? Halo, typek! Chodź tutaj! Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Okej, okej. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, ale ucieka, kurczę. Jedzie, a bo on ma Garbiego! Ej, ja mam drugi poziom, ja go biorę, kurde. Chyba, że zdąży tego dropa tam ogarnąć. Dawaj, Audi! Dobra, zrzutkę zrobimy. Czurka. Ty, prawie go... Ty wziął! RS6! Wow! Dawaj go. O, ale będzie fajny pojedynek. RS6 kontra RS6. Nie, ja mu tego nie przepuszczę. To się rzadko zdarza, żeby takie samo... Nie, nie zabieraj mi tego gościa! Kurde, bo tu jakiś inny podjeżdża chętny. Ja go chcę! Taki fajny pojedynek. Oby mnie przegrał, ty. Let's go, boy! Czekaj, bo tu jest stadion. O, nie, ma przewagę trochę. O, jak tu jechać? Dobra, jedziemy, omijamy stadion, oczywiście. Kurczę, lepiej pojechał. Ach, poszczęściło mu się, bo po jego stronie był... znaczy, dobrze jechał, no po prostu, tyle. Ile metrów? Kilometrów? 2. Dobra, trzeba się skupić. Nie poddajemy się. Droga. Drogą trzeba. Nie na przełaj. Drogą. On pojechał trochę na przełaj, więc pojedzie wolniej. Chyba. No ma dużą przewagę. Skurczybyk. Jedziemy. A zobaczcie, drogą jest okej. Kurde, kilometr, to już tu... O nie. Dawaj, Audi, zmieść się. Ty, on gdzieś tam poleciał, skubanie. Dobrze, jedziemy do końca. Oby nie trafił, nie traf tam, nie traf. Arr! Świetne, jest to nowe outro, pisze Moroszka. Dzięki bardzo. Kiedy znów wyzwanie, jak w Forcie Horizon 4, Mini Cooperem, bo pamiętam, że miałeś chyba... O kurczę, tutaj to wyzwanie będzie jeszcze trudniejsze, zrobić to garbusem. Łukasz napisał. Przy eliminatorze wyznaczyło nam trasę 100 metrów do mety? Wow! Ej, to mi się nigdy nie zdarzyło, żeby tak blisko wyznaczyło. To wygląda jak jakiś błąd albo coś takiego, nie? 100 metrów to jest zaraz obok. Dziwne. Uuu, ale fura na start, nieźle. Oho, mamy kogoś. Jedziemy.
O, czekaj, dawaj. Mam! Właśnie! Musimy zrobić taktyka na kleszcza, bo już mam taki całkiem niezły samochód i jak sobie tego ulepszę, to pojedziemy do jakiegoś dropa i podczekamy pod tym dropem i wyzwiemy kogoś na pojedynek, jak ktoś będzie dojeżdżał do tego miejsca. Właśnie! Dobrze, że nie przypomnieliście, dzięki! Dobra, jedziemy sobie na miejsce, tutaj widzę, że... O, kurczę, trzeba... Ja się muszę nauczyć te świątynie tu omijać. Ty, gościu, dziś idzie w tym golfie z tyłu! Ładnie! Dobra, tutaj na pewno da się tak myknąć ładnie, cyk, cyk. Oj, tutaj jakoś ta... O, właśnie tak. I tu się da na czysto tak, pięknie, cyk. Pojedziemy sobie poszukać jakiegoś dropa i... Żeby to był drop na otwartej przestrzeni, żeby było go widać z daleka, no nie? Ciekawe, jaką furkę teraz dostanę. Oby coś dobrego, bo jak nie, to dostanę przy tym exocecie. To jest całkiem niezła furka. I... Dobra, mamy. Gotowe. O, dostałem bronko, ale wiecie co, złożę sobie chyba dach, dlatego że coś chmury się zbierają. O, teraz to lepiej. Kurczę, nie zdążę dojechać chyba. Dawaj, bierzemy tego gościa. Jedziemy. Trzeci poziom kontra bronko. O, kurczę, tutaj na dwoje babka wróżyła troszkę, nie? Bo tak mogło być w jego stronę albo w moją stronę. Jesteśmy w takim miejscu strefy. O, nie! O, okej, okay. było blisko. Znaczy, no, tutaj loteria, nie? Tak pojechałem na pałę, na pewniaka. A ten golf z poprzedniego pojedynku ładnie cisnął, kurczę. Ja już myślałem, że nie dogoni. Bo wiecie, golf większa masa i przez te wszystkie wertepy on tam ładnie cisnął, nie? Nie zwalniał tak mocno jak mój exocet. No już nieważne, było, minęło. Tutaj widzę, że Audi RS7 tam był drop. Na razie już mam, kurczę, wyższy poziom. Nieważne. Idziemy do celu. Cyk, cyk. I może jak ulepszę sobie tą furkę i będę miał coś fajnego. Nie udało się teraz schować, bo jak miałem kogoś już na widelcu, to czemu? To czemu nie? Na co mamy czekać, prawda? Dobra, tutaj trzeba uważać, bo tu są... Tu jest chyba mostek i jakiś rów taki spory, więc można też ładnie się załatwić. Na przykład wylądować na dach albo coś. Ale to jest bronko. Bronko sobie radzi. Dobra, idealnie. Jestem już tutaj na końcu tego pojedynku. Podjadę sobie tu pod tego golfa. Wiesz, z daleka nie widać, jaki to jest drop, nie? My sobie tu staniemy pod namiotem. O! I czekamy! Bierzemy, co ja tutaj mam? Polaris? O! What? Okej, no... Jak ja to zrobiłem? Dobra, ja tu nie chcę być, ja muszę się ukryć. A jak będę stąd zjeżdżał, to mnie przecież spowolni, nie? Dobra, kryjemy się przy tym dropie, o. I wiesz, znikamy z mapy i czekamy. Czekamy na kogoś, aż ktoś tutaj przyjedzie. Widzicie, że po prawej stronie mam ten aktywny drop. 8 poziom. Zobaczymy. Powiem wam, taktyka na kleszcza nudna. Stoi się i stoi się. O, mamy chętnego! Mamy chętnego! Jedziemy! A dzień dobry! A dzień dobry! O kurde, ma dobrą furę. Jedziemy, kurczę, no nie udało mi się taktyka na kleszcza. Znaczy, no udała się, ale nie wiem, czy wygra. O, cholera! Cofaj! Fuck! Niedobrze, on się chyba też rozwalił. Ile do celu? 2,6. O, niedobrze. Kurczę, akurat takie niezbyt dobre miejsce, nie? Bo dużo takich przeszkód, lasów i wszystkiego. Ale nic, jadę, spróbujemy. Może coś z tego będzie. Gościu też tam się przez chwilę rozwalił. Ej, nie jest szybka ta fura, co mam. O kurde, loteria, patrz. Ła. Dobra, droga. Drogą. Ej, wolna ta fura, kurde, coś. A, bo tu 3 biegi tylko. Okej, okay, dobra. Ej, ja jeszcze jestem... Ty, tu jest ta hopa. Dawaj na tą hopę. Nie pamiętam, jak to było z lądowaniem. Ale może to się wszystko będzie, patrz. Trafię czy nie trafię? Adam Małysz! Nie, mój celownik. Och, to nie Mercedes, nie mam celownika. Ale dojechałem i wygrałem! Oj, trochę spieprzyłem tą taktykę na kleszcza. I Minek, może Polak, tak wygląda ten nick jak Polak, nie? Juuu!
ale super pojedynek, kurczę. Lubię takie pojedynki, gdzie myślę, że już że przegrałem, a tu nagle wygrywam. Najlepsze emocje są, nie? Ale ciśniemy dzisiaj jak szaleni. Tutaj widzę, że ktoś bardzo szybki. Ktoś super szybki, nawet bym powiedział. Ma moją uwagę. Zobaczmy. Oj, ktoś naprawdę bardzo szybki. Może być ciekawe. Zapraszam! Halo! Gdzie uciekasz? O szybką furę, ścigajmy się! La 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 la! Co to tam jedzie? Jakieś Porsche chyba. O, tutaj coś innego jedzie. Dawaj, let's go! Okej, okay. Podobne auta. Aaaa, niedobrze! Jedziemy, jedziemy do końca, ale trochę ciężko będzie to wygrać. Mamy odrobinę otwartego terenu, dobrze. Pokaż mapę. Nie, dobrze. Namiot, namiot, okej. Okay. Droga, droga. Drogą, rozwal się tam od drzewa czy coś. Ja jadę drogą. I już nie jadę drogą. 900 metrów, kurde, gdzie to jest? Kurczę. Ciężko będzie. O, czekaj, bo tu nie ma... Co? Ej, dlaczego zatrzymałem się w powietrzu? Przecież leciałem grubo nad tym, nie? What? Boomer12 napisał: Lucek, mam propozycję tryb Fortnite. Graj z jedną ręką na kierownicy. A, wykonalne, myślę. Myślę, że challenge wykonalny nie będzie jakoś specjalnie trudny, o to mi chodzi. Ja i tak mało kiedy mam dwie ręce na kierownicy, bo druga ręka jest zawsze od zmiany biegów. Po co wybierasz auta, które możesz anulować? No tak, mogę niektóre auta anulować, czasami faktycznie robię złe wybory. Daj mi proszę auto w Forza Horizon 5. A, chciałbym właśnie tak, żeby można było te auta rozdawać, nie? Że na przykład jest jakiś live i wam rozdaję wszystkie auta. Ja mam dużo takich unikalnych, zduplikowanych, których no nie używam, ja jestem tylko jeden, tak? No po co mam mieć trzy takie same na przykład Ferrari i jakieś unikalne, skoro mógłbym wam oddać, no nie? Oho, 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 dawaj, 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 dawaj. Nie, ja zabrałem? Zabrałem, okej. Ej, w ogóle ostatnio próbowałem zrobić ten samochód na offroad w którejś klasie, chyba w klasie S albo coś takiego. Nie wyszło to dobrze, powiem ci. Coś z tym samochodem jest w Fordzie nie tak, wiesz? On tak jakoś nie chce jeździć. Może Garbiego dam radę pokonać, zobaczymy. Dobra, zobaczmy tutaj. Okej, okay, let's go, let's go. Co masz za furę? Na pewno się pokonam. Trzeci poziom, lekko. I bam, dawaj, spychamy go. Ojej, zobaczymy co jest szybsze, bo ten jego samochód też jest słaby, nie? Jeśli chodzi o przyspieszenie. Ale na prostej, no nie ma opcji, żeby taka offroadówka jak ja mam tutaj go pokonała. O, ale ciężko, zobacz. Już chyba Garbi byłby lepszy. No, na szosie na pewno. Dobra, musimy tutaj zaraz jechać, zobaczmy co on wymyśli. 2 kilometry jeszcze. Okej, on nie zjeżdża. Życzę mi good luck. Jasne, zobaczymy, cwaniaczek jakiś. Jadę do końca! Ja lubię takich cwaniaczków, bo często właśnie przedupczają. Ale tutaj może być ciężko jemu przedupczyć to, bo no, że tak powiem, daję mu niezłe fory tym samochodem. Ale jadę do końca, no nie poddaję się, chociaż już łezka wokół jest, już wybieram komentarze do czytania, no. Już się chyba niewiele wydarzy, o. Go, 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 Mat 3 Luke. Mam nadzieję, że będziesz czytać kolejne komentarze pod tym odcinkiem i ja mogę napisać tyle, że fajny, ciekawy film z rana. Wczoraj wygrałem w Forza Horizon 5 2 eliminatory. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrowionka do ciebie. Kres, Lucek, wiesz może jak naprawić crashujące się Forza Horizon 5? W niektórych miejscach na mapie po prostu crashuje mi grę. Nie mam pojęcia, to może być wszystko, ziomek, dosłownie, wiesz? Najlepiej włącz sobie weryfikację plików w grze, to znaczy w systemie, albo odinstaluj i zainstaluj ponownie. To czasami pomaga. Ja też ostatnio miałem problem, ale z uruchomieniem gry w ogóle. No i miałem problem z dyskami z kolei, ale to długa historia. Dobra.
pyk. Tryb Fortnite tylko, że gdy zobaczysz gorszego dropa od swojego poziomu, musisz go zawsze wziąć. Może być ciekawie. Szybcio napisał. Oh. Ej, jak zobaczę złego dropa, to robię cięcie na filmie i cyk, nikt się nie dowie. No kurde, co za niefart. O, może to będzie pierwszy raz, kiedy tym samochodem wygram, bo jestem rozpędzony. Zobacz. Jedziemy. Subaru kontra Mini. Okej, okay. Udało mi się go wyprzedzić, kurde. Jest dobrze. Okej, okay, omijamy twarde rzeczy. Dobrze. Jak będzie jechał, to go od razu spychamy. Wyprzedza. Z prawej. O kurde! Dobra, już po meczu. Już mogę wybierać kolejne komentarze do czytania. Aaaa, Mini, kurde, do czego ty się nadajesz? W pierwszym poziomie powinien być ten samochód. Okej, widzę tu jeszcze potencjał. Jadę oczywiście do końca. Mini strasznie zwalnia, jak w cokolwiek uderzy. Nawet jak mucha mu wleci w szybę, to już zwalnia o 5 km. Ale mam. Widzę tutaj szansę, mimo wszystko. Pojadę sobie asfaltem. O kurde, on. Dobra. On już wjechał na ten asfalt. Zajebiście przejechał sobie przez tą rzeczkę i w ogóle nie zwolnił. Ale się dzisiaj naczytam tych komentarzy. DAF 91992AC. O, grubość lakieru przegrałeś, chyba tak. Razor, jaki jest twój ulubiony samochód na eliminatorze? Chyba te takie rajdówki, które są na końcu, one są zajebiste. Te dżimkany, nie dżimkany, honigany, srany, one są takie całkiem stabilne i łatwe do opanowania na kierce. Więc je bardzo lubię. Widar, Eliminator Challenge, gdy powiesz tryb Fortnite, musisz zrobić 360 pełen obrót podczas jazdy? Jak to zrobić podczas jazdy? Lucek, zrób nową trasę na autostradzie, żeby level i kasę wbijać. To już nie działa, ziomek, to działało kiedyś, teraz już się tak nie da. Pablo napisał. Polecam zagrać w Eliminatora w Forza Horizon 4 w zimowy sezon. 6 osób na grę raz wygrałem, ale nie przez ostateczny pojedynek, tylko 1-1. Tak, w Forza Horizon 4 mało osób jest już na tym eliminatorze. Ale czasami uda się trafić mecze na 20 osób. I wtedy gra się już całkiem spoko, dlatego że ta mapka jest tam niewielkich rozmiarów, nie? I gracze, wiesz, często na siebie nacierają. Tutaj jednak większe dystanse trzeba przejechać, żeby kogoś spotkać. Ale mam wrażenie, że teraz jakoś to chyba lepiej działa. No i tutaj mamy cały czas tak po 50, 40, 30 graczy, nie? Za każdym razem, więc no. W Forza Horizon 4 eliminator był łatwiejszy, bo mapa była łatwiejsza do przejechania, wiesz. Więcej było takich otwartych przestrzeni, ale też lasy były puste, bez żadnych tam takich przeszkadzających rzeczy, no nie? A, kto tam sobie w błotku się telepie? Kto to może być? Chodź, chcesz z moim Garbi się pościgać? O kurde, to jest jakaś dobra fura. Golfik? Jedziemy. Ale czekaj, niech ten guzik. Jest, wyzwałem go na czas, ekstra. Jedziemy autostrada. O, elegancko. Zaraz golfa sobie wydropię chyba. Bo mam już sporą przewagę. Ekstra. Pokaż ten. O, okej. Okay. Powinno się... Ty, powinno go się dać objechać. Gościu jedzie offroadami zamiast sobie tutaj asfaltem. Mógłbym je jeszcze wyprzedzić tym golfem, jakby jechał normalnie. Ale jak jedzie tak, to mam spore szanse, nice. O, nadrobił straty, ładnie. I patrz, i już wyprzedza, cyk. A ja jadę sobie drogą. Chyba zaraz się rozwali, coś tak czuję. Jadę sobie tu jeszcze kawałeczek i zaraz odbijam w lewo. Zobaczymy, co się stanie, a jok. Dawaj Garbi. Drzewka. Okej, zbliżamy się do siebie. Dawaj, Garbi, piątka. O, uwaga na ten. Patrz. Ty, to nie był zwykły, ja myślałem, że to był golf dwójka jakiś, czy tam trójka. Ho, pokonałem go Garbim, ty. Ale ja już myślałem, że to przegram, nie? Nice. Ej, wow. O, co tu się wyrabia? Patrz, jeden na jednego jedzie, będzie zderzenie. Dwóch na mnie jedzie! Halo! Woo! Jedziemy. A gdzie jedziemy? Tego nikt nie wie.
Ja to wiem. Jedziemy, go! Trzeci kontra drugi poziom, ale ciekawy pojedynek będzie. Ty, ta Porszawa offroadowa jest dobra. Oj, oj. Chyba narobię w portki. Mam nadzieję, że jest tam jeszcze trochę komentarzy pod tym ostatnim filmem do czytania. Rozwalił się, lol! Dobrze, teraz trzeba uważać, żebym ja się nie rozwalił. Jedziemy tutaj przez tą mini wioskę. Dobre, dobre. Jeszcze żyjemy. Czekaj, tutaj sobie zjedziemy, cyk. O, nie. Kurde, już się nie rozpędzę do takiej prędkości w tym roku. Oh, man. Oj, mogłem zostać na drodze. Ale gościu też się tam porozwalał. Dobrze. Pojedynek trwa. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj trzeba, muszę jakiś pomiar laserowy zrobić. Okej. I droga, 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 tylko i wyłącznie droga. Co ten gościu robi? Czemu on jeszcze jest z tyłu? Co on, co on tam oblicza? Nie wiem. A tu chyba możemy normalnie sobie dropnąć. Ekstra, jeszcze trochę z górki, nabiorę prędkości. Jest! Dobrze idzie. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. O, okej. I dobrze idzie, i dobrze idzie. Byleby nie było nic. Ja się, wiecie co, ja się teraz wychylam do góry. I patrzę, czy tam mi nic nie wystaje. Nie, zobiechałem eskortem. To eskort jest? Jakiś, to jest chyba eskort. Jakiś taki stary. Gościu wyszedł. O, ja nawet nie przeczytałem jego nickname'u. Kurczę, już się szykowałem na czytanie waszych komentarzy. Nie wyszło. Ciśnie ta fura dobrze. Czemu on przegrał? Samochód miał całkiem niezły. O, tutaj ktoś jeden za drugim jedzie. Pokaż mapkę. Uuu, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Musimy się zawrócić. No, let's go, chodź. O kurde! O, ale przerąbane. O, ale przerąbane. Czekaj, jest woda dzisiaj? Jest woda. Ale przejadę, nie przejadę? Przejadę, nie przejadę. Jedź, o nie. Dziewiąty poziom? Skąd on tu się wziął? Oj, teraz to na pewno muszę się szykować na czytanie. O, rany, ale słabo. No nic, jadę do końca, kurczę. Ten gościu kogoś tam śledził, jechał za kimś, żeby go wyzwać. Teraz to może sobie już nawet na dwójce, ja nawet biegu nie musi zmieniać chyba. Ale jadę do końca, ja zawsze jadę do końca, bo wiesz co, czasami nawet takie pojedynki kończą się jakoś dziwnie, że się uda wygrać. Ale tutaj, no, marne szanse. Masakra, weź ogarnij stabilne 60 klatek, bo ciężko się na to patrzy. Oj, chyba zawsze mam stabilne 60 klatek. Ale czekaj, 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 czekaj. Kurde, nie zdążyłem włączyć pomiaru FPS-ów, ale na następny mecz zrobię to. O, będzie walka o drop. Zabieramy, zabieramy, zabieramy. Wyzywamy, wyzywamy, wyzywamy. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie... Za mną. La, 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 dawaj go. No to Garbi! I co? Ja cię nie wyzywam, za słaby samochód. X5 jest za mocna dla ciebie. To już nie fair będzie taki pojedyneczek. O, udało mi się włączyć pomiar FPS-ów w międzyczasie. W górnym prawym rogu, na samej górze, widać 60 stałych. O! Spadło do 59. Ty, kątem oka przeczytałem następny komentarz, że jedna osoba powiedziała, że mam słabą muzykę, że nie pasuje. Ej, co myślicie o tej muzyce do trybu Fortnite? Wolicie jakąś inną? Jaką chcecie muzyczkę sobie tutaj? Ja zawsze dawałem takie bity energetyczne, jakieś takie ten, żeby było tak ciekawiej. Ale jak chcecie, to mogę oczywiście zmienić. Ej, tylko żadne popki ani nic takiego, ja nie mogę takiej muzyki wrzucać. Zresztą nie będzie to pasować. O, 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 dawaj, 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 dawaj. Kurde, nie tym trąbiłem. Ej, to było Lamborghini. A się kłamał! Lamborghini ciska na autostradzie. Jedzie w moją stronę chyba. Pokaż mapę. Chyba coś tak czuję, że jedzie za mną. Ale nie jestem pewny. Jedzie! Ale go wyczułem. Dawaj, 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 dawaj. Teraz jedziemy. Teraz możemy się ścigać. Ty, jakbym Lambo zgarnął? Byłoby miło, nie? Ale Lambo może mnie tu podgonić na autostradzie. Lambo jest szybkie, oj. Ale nic, jadę do końca. Mam BMW X5M. Co może pójść nie tak? No, nie jest to mini, nie? To już ma jakąś tam prędkość. Jakoś się tam odpycha. Ale Lambo podgoni, oj, podgoni. Dlatego będę się spychać.
Będę się spychać. Kurczę, nie mogę się popatrzeć z tyłu na kierce jak gram. Trochę mi to przeszkadza teraz, powiem szczerze. La 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 la. Ba 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 ba. O kurde. Dawaj, zwalnij o typ energii. Tak! Kurczę, co on tu teraz zrobi? Ale mnie dogonił. No nie, będzie ciężko, będzie ciężko, będzie ciężko, będzie ciężko. Ale jodor! Kurczę, tutaj ma taki ładny zjazd. Idealny, rozwal się, błagam cię, rozwal się, weź się rozwal. Zwolnił troszkę, ale no niestety. Ach. Ej, a mógłbyś zrobić odcinek z trybu Fortnite, ale jeździsz tylko Garbim? Kurde, już drugi taki komentarz dzisiaj. A może lecę jakiś live z eliminatora i zlot w tym trybie? Znaczy możemy zrobić zlot, ale taki live z eliminatora nie będzie pasował, wiesz, bo ja tak naprawdę jeden taki odcinek to tak z półtorej godziny nagrywam, bo takie rzeczy typu jak te pierwsze samochody, pierwsze poziomy to ja często pomijam, nie? Żeby był odcinek po prostu ciekawszy. Dobra, chodźmy sobie tu na górę. Pyk. Zrobisz odcinek? Gram dopóki nie wygram? Oj tak, ten odcinek mam w planach. Dzięki za odpowiedź, że ten Grand Race jest chyba z 30 graczy, ze sobą się ścigają i oprócz tego są też inne tam tryby. Nocny napisał. Kurczę, niedługo będziemy tutaj prowadzić normalną konwersację na zasadzie z odcinka na odcinek, bo ziomkowi odpowiedziałem odnośnie tego Grand Race na poprzednim odcinku, chodzi o The Crew Motorfest, a on mi teraz odpisał. Dzięki, że mi odpisałeś, ziomek. Jestem ciekawy tego trybu. Za 2 tygodnie się przekonamy, jak on będzie wyglądał. Nie mogę się doczekać. Przejechałem całą mapę. I zobaczcie, jaki drop trafiłem. Ej, jechałem dosłownie od miasta. I tutaj przyjechałem. Jest 29 graczy, a było chyba 40, jak zaczynałem. Jadę do dżungli czegoś poszukać, może tam coś będzie. A czy wiecie jak to jest z tymi dropami? Tutaj jest tak, że one się co jakiś czas odnawiają, nie? I nawet jak będziesz stał w jednym miejscu, to może za chwilę koło ciebie pojawić się jakiś drop. Więc tak jeżdżąc w kółko czasami nie do końca dobrze jest, bo może się pojawić coś koło ciebie, albo na przykład na lotnisku. ja zbieram wszystkie te dropy. Wezmę cokolwiek, nawet z drugiego poziomu, byleby tego miniacza nie mieć. Dobra, dawaj makana bierzemy i niestety muszę opuścić ten obszar, bo muszę uciekać przed strefą, tak się akurat złożyło. Jeszcze przy okazji odwiedzę tamtego dropa. O, dobra, niedaleko jest, także sobie spokojnie dojadę, a zobaczę, może tu jakieś Lambo będzie albo coś? A, nie najgorzej chyba, nie? Zabieramy ze sobą, pyk. No kurde, ja mam dzisiaj nieszczęście co do tego mini, zobacz, znowu! Dobrze, że nie muszę go brać. Kto tutaj, co tu robi? Co się tu wyprawia? Ktoś tu ma chyba jakiś słaby samochód i nie mógł tu podjechać czy coś. Co? Nie taki słaby. Co on tu robi? Chodź typa, już mnie wyzwał. To jedziemy, let's go. Trzeba, czekaj, jak to było? Trzeba te góry ominąć tutaj, nie? One są przesadzone. Dobra, let's go. On pojechał w te góry. Ja już tutaj kiedyś utkwiłem. Jest to na odcinku nawet. Let's go. O nie, wiesz gdzie jest meta? Na wulkanie. O, żeż ty, ale w takim głupim miejscu. A tamten jego samochód ma napęd na tył, ja mam AWD. No nie wiem, nie wiem co tu zrobić teraz. Czy jechać tym lasem? Oj. Ryzyko, nie no, jadę lasem. Myślę, że będę na tyle wolno jechał pod górkę, że dam radę ominąć te drzewa. Nie opłaca się jechać teraz tym tam kanionem, nazwijmy to. Niespecjalnie się opłaca. Zwłaszcza, że tutaj mamy 800 metrów już. Tamty gościu powinien mieć problemy, żeby tu podjechać z napędem na tył. Ale z drugiej strony offroadowe opony i offroadowy samochód. Więc no nie wiem, nie próbowałem nim, ale próbowałem tu kiedyś podjechać Camaro, które ma właśnie napęd na tył i ciężko, ciężko. Na razie zniknął mi z radaru. Okej, to chyba był dobry wybór. Ej, tu już typy czekają na górze, tu jest ich pełno. Dawaj Porsche. Oj, tu może być... O kurde. O kurde, SnowRunner. Dawaj. Porsche. Porsche, nie rób mi tego. O, okej. On tu na bank nie podjedzie, nie ma szans. Napęd na tył go zabije tutaj. Nawet mógłbym poczekać, ale nie będę taki. Wow.
No, to był ciekawy pojedynek. Nie spodziewałem się tego. Ten teren tutaj jest tak zdradziecki, tak się można naciąć, że to jest coś okropnego. Ktoś nam nie jedzie. Ciekawe, czy zobaczył, co ma za samochód. Ma Lambo! O, to nie są żarty. Ja mam trajkata, ale tutaj można w kamienie wywalić i się rozwalić. O, tutaj ktoś jedzie. O nie, trzeba uwalić. I ty, Baszu, tej same typki są takie, wiesz, nieścigające się. Ja chcę tego Lambosa. Tutaj ktoś za mną ciśnie, zaraz mnie wyzwie. Okej, okay, dobra, dobra. Jedziemy. Dawaj, dawaj, let's go. Jest. O, będzie ciekawie. Okej, okay, tak. O nie, kamyk! Kurde, czemu ja go nie zobaczyłem? Fuck, jedziemy. Trail cut, pokaż co potrafisz. Szybko na dół. Tu się można zajebiście naciąć. Tak. Tu są strasznie krótkie te pojedynki. Wiesz co, ja chyba nie chcę brać tego jej, tej jego furki, bo on ma, ona ma napęd na tył, zdaje się. I wolno przyspiesza, paradoksalnie. O, metro wolę zdecydowanie bardziej niż tamto. O nie, co się stało? Nie wywalaj z gry, kurde, już mi tak dobrze idzie! Nie wywalaj! Aaaa! No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.